cóż, niestety przychodzi przełknąć gorzką pigułkę po spotkaniu. Niezłym spotkaniu, przyznać trzeba, od strony piłkarskiej. No tak, to nie są juniorzy, to nie są trampkarze, gdzie my mamy grać stylowo, ładnie, tylko my musimy po prostu punktować, a znowu nie wszczekliśmy się błędów. Ciężko cokolwiek powiedzieć, bo liczyliśmy na pewno, bardzo liczyliśmy na to, że po dobrym meczu w Goczałach zrobimy jakąś serię, licząc też Wilkowice. No nie udało się. Rozczarowanie jest duże. Na twoje doświadczenie i na twoje kapitańskie oko, z czego wynikają, z czego biorą się te błędy? No jest ciężko mi teraz pozbierać myśli. Na pewno za łatwo trafimy bramkę, bo to chyba był, nie wiem jak dobrze liczę, bo dwa pierwsze strzały, które moim zdaniem nie powinny wpaść. Później gonimy, mieliśmy więcej dojrzałości na pewno wykazać w grze, bo tracimy za łatwo piłkę. Na pewno na każdej pozycji potrafimy grać ciut lepiej, każdy od siebie może wymagać zdecydowanie więcej. Sami sobie na treningach czy w ostatnim meczu pokazaliśmy, że jesteśmy dobrą ekipą z dużym potencjałem, tylko brakuje nam dojrzałości w graniu, żebyśmy my po prostu potrafili wygrywać seriami, jak chcemy o cokolwiek walczyć. To tym bardziej zaskakujące, że trzy punkty wywozi z Cygańskiego Lasu bardzo młody skład Górnika Zabrze, chyba najmłodszy w historii. No tak, i to też boli, że oni momentami dojrzalej grali niż my, takie mam wrażenie. I to jest problem, ten Górnik zawsze nam leżał, też liczyliśmy mocno na to, że i dzisiaj uda się właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, zaliczyć jakąś serię, nie udało się. No jak powiedziałem, rozczarowanie jest bardzo duże. Gratuluję trzech punktów, trenerze. Trzech punktów, co wcześniej nie zdarzyło się żadnemu wcieleniu rezerw Górnika, ani żadnemu trenerowi w Cygańskim Lesie. Właśnie. Znaczy wiem, że to było zawsze trudno. Nie sprawdzałem, czy kiedykolwiek. Także tym bardziej dzisiaj to cieszy. A też na pewno mamy gdzieś w pamięci ten nasz ostatni mecz, gdzie do 90 minuty wygrywaliśmy u siebie 2-1, ale to rekord wywiózł 3 punkty, więc cieszymy się bardzo i na pewno... No jest to dla nas optymisty, z dużym optymizmem do dalszej pracy. No ale też nigdy wcześniej rezerw Górnika nie prowadził trener mieszkający w Cygańskim Lesie. Może tu tkwi fundament wygranej. może. No. Ale wróćmy do samego boiska. To było spotkanie dwóch zespołów, które cechowała wysoka kultura gry, przyzna pan. Znaczy na pewno rekord w drugiej połowie nas zdominował i tutaj była już kontrola, jeżeli chodzi o posiadanie piłki po stronie drużyny gospodarzy. Myśmy praktycznie ograniczali się do kontry, ale też brakowało nam w tym ostatnim podaniu, czy przedostatnim podaniu troszkę dokładności, bo myślę, że mogliśmy też ten mecz troszkę już spokojniej kończyć, ale rekord był cały czas groźny i tak samo musieliśmy bardzo dużą uwagę skupiać w defensywie. Niewątpliwie atutem w pańskiej pracy szkoleniowej jest fakt, że rotacji niewiele jak na rezerwy Górnika Zabrze. No na pewno, ale też bardzo młody zespół to jest, gdzie praktycznie większość chłopaków przyszła z juniorów, dla nich to są pierwsze kroki i na pewno no cieszy nas to, że potrafimy z taką drużyną jak rekord wywieźć 3 punkty, na Polonii by to mieć punkt, punktujemy w pozostałych meczach, także to jest dla nas optymizm i cieszymy się, że tak mówię, nie wyniki są wyznacznikiem pracy rezerw, bo to kto zagra w Ekstraklasie, kto tam trafi, ale na pewno zwycięstwa też napędzają do dalszej pracy. Gratuluję raz jeszcze trzech punktów. Dziękuję bardzo.